każdy domek. No. Każdy domek. Tak. Już w domku jesteśmy. Pyk. Już w domku. Nie? Siad. To teraz trzeba się, słuchajcie, wytrzeć. I tuś się musi rozebrać o z tej smyczki, tak? I zaraz się łączymy z powrotem, tak? Tak, Wituniu? Już rozebrany, tak? Już lżej, chłopaku. Lżej, tak. O, Wituś, już ja tutaj... O! Przepraszam, że tak kręcę dziwnie, ale muszę schować jego rzeczy. Wezmę kamerkę tu. O, jego rzeczy trzeba odwiesić do jego szafki. Tak, Wito? No już! A co teraz będziemy robić? Jeść? Śniadanie będziemy przygotowywać, tak? Chodź, leć na miejsce, no. Leć, leć, na miejsce biegnij. Biegnij na swoje miejsce, tak. Poranny ząb. Kto widział porannego ząbka? Poczekaj. No, poczekaj, słuchajcie, poprawię. Muszę... Chodź, Wituś, chodź do mnie. No, chodź. Jeszcze raz, żebyś zaliczył dobrze to. Wituś, no, na miejsce. Na miejsce. Patrzcie, jak on się trwa. Na miejsce. Dobrze, na miejsce. O, pięknie teraz. Down. Dobrze. I teraz czekaj, Wituś. I widzicie, teraz Witek czeka. Teraz przygotuję śniadanko. Jakbyś był głodny. Zobaczymy, czy jest głodny. Słuchajcie. O, to ja już idę tutaj. O. Nie wiem, jak postawić kamerkę, bo muszę, o, wziąć. No dobra, będę jakoś starała się trzymać. Ale nie, nie da rady wytrzymać, żebym trzymała. Bo muszę otworzyć tu jego karmę. Tu mam miskę. Śniadanko będziemy robić? No pewnie, że trzeba zrobić śniadanie. No nie mam jak otworzyć, Wituś, wszystkiego, ale spróbuję. Spróbuję jedną ręką, tak? Że weźmiemy, o. Tu Witek czeka na śniadanie. Ja tu już widzicie, nakładam. Trochę za dużo, jak na śniadanie. Nałożę mu mniej, bo jak mu nałożę, słuchajcie, za dużo, to on nie zje. W ogóle nie wiadomo, czy zje. Zobaczymy, tak jak mówiłam. Wito wcale nie jest takim żarłoczkiem. Tu już jest jego karma. Tu jest jakieś tam, ma swoje snaczki, smakołyki. Bo z rana Wito nie jest jakimś tam dobrym konsumentem, jakby to nazwać. No po prostu on słaby ma apetyt z rana. Dopiero po, chyba że jesteśmy na długim spacerze. No ale dzisiaj zaspaliśmy. Więc byliśmy na spacerze hiperszybkim, tylko typowa toaleta. I śniadanko jest teraz być może nie tym, co Witek oczekuje od życia. Ale zobaczymy, słuchajcie, jest Witoldo, jest śniadanko, tak ono wygląda. U, mogę to jakoś wyostrzyć. O, jest śniadanko i jest Wito. Teraz na Wita, Boże, przepraszam, że tak z Wami latam. O, więc ja już tutaj się też przygotuję. Tutaj Wituś sobie tak. Tu ja położę miseczkę. No i Wituś będzie na razie czeka, patrzy, bo on czeka na zezwolenie. Ale mówię, ze śniadaniami to różnie bywa. Wito! Take it! Patrzcie, jak to jest. To jest typowy francuski piesek. I tylko wybierze snaczki. Ja jestem pewna, że on to zrobi tak właśnie. Wybierze, słuchajcie, snaczki. Ja sobie już też zasiadam do swojego śniadanka, żeby on wiedział, że ja też jem. I on, widzicie, wybiera snaki, a resztę zostawi. Resztę to jakby po prostu go parzyło. On z rana nie jest zbytnio głodny. No ale zobaczymy. Zobaczymy, ile zje. Jak widzicie, po prostu on nawet je, to ma taki wyraz pysia, jakby tak, ej, co to jest? Ja nie tego oczekiwałem. On nie bywa głodny rano zbytnio. No ale daję mu śniadanie, bo on był przyzwyczajony jeść dwa razy dziennie, rano i po południu. Zawsze, tylko teraz z wiekiem, im starszy jest, tam tym bardziej zauważam, że on z rana niestety nie jest zainteresowany jedzonkiem. Dopiero tak około godziny 14. Właśnie po tych, jak pójdzie na długi spacer, później sobie odeśpi te dwie godzinki nawet, takie półtorej godziny odeśpi po długim spacerze,
i wtedy on dopiero widzę, że on ma apetyt i domaga się tego jedzenia. Wtedy taka miska, on tak nie stoi wtedy, po prostu podchodzi, zjada wszystko. Dlatego ja teraz czekam. Ile zje, jak zobaczę, że stracił zainteresowanie? Tak, wybiera tylko snaki. Standardowo. Mój mądry pies. A później jak dostaje drugą porcję, to znaczy tą samą porcję, bo ja mu nie zostawię. O, widzicie? I co, Wituś? Co jest? Niedobre śniadanie? Co już wycofujesz się? A co ci nie smakuje? Niedobre. No i tak to właśnie jest cały Wituś. Niedobre było? No trudno. No i tak zostawił, jak widać. Widzicie? Wyjedzone są wszystkie snaczki? Wszystkie. Co do jednego. A to co? Zobacz, Witusiu, to też dobre. Chodź. No zobacz. Takie dobre. Dlaczego nie chcesz jeść? No chodź, jeszcze dam. Zobacz. Patrzcie. Dobre. Ale dobre. Masz nie, Jadku? No takie dobre. No. Takie dobre jedzonko. No ale Witek się pewnie nie zdecyduje. Ja się zabieram za swoje śniadanko, a on będzie tak stał i myślał, czy to jest jednak dobre, czy niedobre, dobre, czy niedobre. No zobaczymy. Na razie stoi i myśli. Więc niech sobie pomyśli. A to moje śniadanko. Więc myślę, że Wituś chyba wolałby moje śniadanko niż swoje. No ale dobra, zabieramy się za te pychotki. A Wituś trudno, nie jest swojego. Przykro mi, Witusiu, przykro. Ja się zabieram. No więc ja już po śniadanku. Teraz sobie zrobię zimową herbatkę. Taką z sokiem malinowym. Nie może być inaczej, jak tylko soczek z herbapolu. Ja sobie zrobiłam herbatkę, a Witek sprawdzimy, jak mu poszło. A Witek, jak widzicie, leży obrażony na swoje śniadanie, więc śniadanko mówi: dziękujemy, Witusiu. Ło, się rozmazałeś aż. I my z Wituśkiem będziemy sobie teraz, o, ja tu swoją, o, ja sobie usiądę i już. Jak ja usiądę, to już kto tu przyszedł? No kto? Jak leniwa. O, a tam jest kolega Witusia, widzicie? Jest Wituś. O, poczekaj, Wituś, bo się nie wyostrza, twój kolega. Kolega Witusia. Bliżenie na kolegę Witusia. Jest kolega Witusia. A tu jest Wituś. No i Wituś tutaj będzie ze mną teraz. Się relaksował, już się... Ja najadłam, Witek zjadł tylko snaczki, ale teraz pójdziemy pewnie... Nie ma już miseczki, no, on teraz wie. Ja zabieram miskę, żeby on nie myślał, że zawsze będzie leżała. Miseczka wróci, syneczku kochany, o godzinie 14. A teraz sobie poodpoczywamy. Ja ponadrabiam, pooglądam sobie filmiki na YouTube. Witek tu będzie ze mną leżał. Tak, Wituśka? Witunia? Będziemy leżeć? Tak. I będziemy się relaksować. Bo zawsze po śniadaniu godzinkę relaksu minimum jest. Nawet jak Witek nie zje tego śniadanka, to jest godzinka relaksu do półtorej i później się udamy... O, ja wezmę nogi tak, o, żeby Ciebie pokazać trochę. I później się udamy na długi spacer. A po długim spacerze to on na pewno... Tak, długi spacer. O, już zobaczył, że ja wygodnie się tu położyłam, nogi wyciągnęłam. To i on tu przyszedł, tu mój, a. Więc będziemy kontynuować spanko zazwyczaj. Tak, Witek będzie kontynuował spanko, ja będę oglądać sobie YouTube. Witek będzie tu ze mną leżał, tak. Pokaż tu, jeśli masz nad oczkiem, o. I będziemy właśnie sobie tak się relaksować. A później udamy się na długi spacer. Pogoda jest, no, nie widać. Nie mam jak pokazać. Taka, no, niebo pokażemy. Poczekaj, Wituś. Taka, no, średnia pogoda. Bardzo średnia pogoda. Tak? Oby nie padało. Jest cieplutko, naprawdę. Mamy koniec... Halloween przecież teraz party. Już jest dzisiaj 30? Czy tam? No, nieważne. Końcówka października, już teraz będzie Halloween party. Więc naprawdę, dzisiaj było ile? 16 stopni.
jak byliśmy z rana. Znaczy z rana. Dzisiaj nie byliśmy z rana, tak Witek? Dzisiaj byliśmy dopiero o godzinie 9, tak? Chodź na głaski, no chodź, a co tej głaski, chodź do moje głaski, ale na mnie wchodzisz, to jest taki dzieciak ten mój Wituś, taki dzieciak, o mój pieszczo, tak właśnie przyjdzie i on się tak tuli, no dobra, nie będę nagrywać, bo to i tak wy nic nie widzicie, tylko Witek się tu przytula do mnie, no i on będzie tak coraz bliżej. No to jest buldog francuski, on musi być blisko człowieka. On uwielbia być po prostu blisko. Blisko i być mintolony tak rękoma. Tak, czuć, że jesteśmy blisko. Dobra, Wituś, to zarzucamy sobie YouTube, oglądamy sobie inne pieski, innych ludzi, tak? Znaczy, on nie będzie oglądał, on to już idzie na swoje, poszedł. Obraził się. Naprawdę się obraził za to, że ja mu zabrałam tam leży jego śniadanko na górze. O, widać, tam jest, widzicie? I on się obraził. Ale ja się nie obrażam, synuńku. Witusiu, jak nie zjadłeś, naprawdę, tak jest. Jak nie zjesz, no to ja nie mogę czekać, a kiedy ty zjesz. Ja teraz sobie będę leżeć i ty, bąbelku, rób co chcesz. Ja idę sobie poleżeć i pooglądać, o. On idzie też. Obraził się. Poszedł do swojej szafy. A, ty chcesz teraz... No dobra, wiecie co on chce? Ja wiem, co on chce. Jak ja będę YouTube oglądać, to on chce dostać swojego steka. Cofnij się, bo to jest jego szafa. Cofnij jeszcze. O, tak. No i co teraz? Siadł? Bardzo ładnie. Czekaj. Ja poszukam. O, nie ma steka. On chce swojego steka, a ja nie wiem, gdzie jest stek. Chyba będziemy musieli się później udać, Wituś, do... Nie ma steka. Jest wszystko, ale nie widzę steka. Słuchajcie, po prostu tutaj jakiś bałagan w zabawkach. Ostatnio u nas byli moi synowie. Dobra, zbliżenie na Witka, bo ja tam będę grzebać. I oni po prostu zawsze mu wyciągają wszystko. I on się tak nauczył, że wszystko będę wyciągać. Ale ja ci, Wituś, nie wyciągnę wszystkiego. No nie ma steka. Chyba coś się... O, coś tu jest. O, poczekaj, to nie, Wituś. Cofnij się. To nie. Zobacz, co ja mam. Mam jakiś stary stek. Siadł. Opa, więc czeka. Wituś, ładnie. Cofnij się na miejsce. O, widzicie, jak on się cofa? On nawet chodzi do tyłu. Na miejsce, hop! O, i tu już czeka. Na co on czeka? Patrzcie. Na tego, dziwnego steka. Proszę. O, masz steka. No jak relaks, to relaks, tak? Więc Wito ma steka. O, teraz zadowolony jesteś? Dobry stek? O, już ja pokażę wam. On już je swojego steka. O, stek dobry. Musimy iść kupić nowy stek, bo ten tu już jest tak zmemłany. Ja go myję, ale to już i tak, już jest tak zmemłany stek. No więc Wito będzie się relaksował ze stekiem. Ja będę się relaksować pewnie z YouTube. Będę oglądać filmiki, a później idziemy na długi spacer, po którym na pewno Wito zje bardzo ładnie. Ale on to lubi. To do zobaczonka. Widzimy się później.